wkurzony kaczek. Przymiły rockman. Maruda i perfekcjonista w jednym. Nasz redakcyjny spacer od muzyki. Zawsze mówi to, co myśli. Wesoły hater. Nieważne, czy to jest szef, czy to jest podwładny, czy to jest ktokolwiek. Biurko obstawione całą masą maskotek różnego typu. Ludków, ludzików, figurek z gier i z czego się tylko da. Ma poczucie wewnętrznej i zewnętrznej wspaniałości. I jakby daje to sobie poznać na każdym kroku. I jakby, no kurczę, no, ma pewne ku temu podstawy. Jest większy od lat 25. Przyszedł do mnie, gdy miał 18 lat, pracował wtedy w piśmie IO. Przychodził na początku, taki lekko zamękniony jeszcze. I bardzo nam wrózł w redakcję. No nie ukrywajmy właśnie, że to jest jeden z takich ludzi, bez których sobie Actiona jakoś niespecjalnie wyobrażam, żeby funkcjonowało. Myślę, że tutaj kontakty z nim doceniają lub nie, bo też lubi się przyczepić do tekstów nasi początkujący współpracownicy, których ogarnia chociażby przy okazji zapowiedzi. Poza pracą w redakcji, no to przede wszystkim jest muzykiem, kocha to, myślę, że może nawet jest takie ryzyko, że kocha grać i tworzyć muzykę bardziej niż grać na komputerze. Ma opinię Marudy i człowieka, który nie lubi ludzi. No myślę, że to nie jest do końca prawda. Jest naszym rockmanem i myślę, że po prostu musi trzymać swój imaż złego, niepokornego muzyka. Nieistotne, o co się go pytasz, to jakby z definicji zaczyna od nie, a potem może ewentualnie rozwinąć dlaczego. Ma swój charakter, a jakże. Czasem, że tak powiem, jest niesamowicie nieznośny i chętnie bym go udusił, ale tylko czasem. Świat. Głośno by przeklinał, a potem pewnie odpalił jakiś odcinek z parku i się śmiał. Mógłby chcieć na przykład powiedzieć paru osobom pewnie kilka mocnych słów na pożegnanie. Przez całą godzinę by narzekał. Nie wiem na co, na pewno by znalazł dużo różnych powodów, żeby narzekać, ale właśnie to myślę, że to jest to, co by przede wszystkim, na czym by się skoncentrował. Twierdziłby, screw you guys, I'm going home. Prawdopodobnie przesłuchałby którąś z płyt Iron Maiden. Powiedział nie. Myślę, że przez tą godzinę stworzyłby jakiś utwór, który miałby upamiętniać ten koniec świata. Trochę by ponarzekał, a potem by robił swoje. Milion? Pewnie na jakiś sportowy samochód. Znaczy już ma sportowy samochód, ale pewnie by miał trochę lepszy sportowy samochód. Taki kosztujący bliżej tego miliona. Myślę, że kupiłby sobie ze 100 gitar. Zakładając, że są takie drogie, a pewnie by dał radę znaleźć. Albo by wpakował to w jakieś własne studio, w którym mógłby grać i salę prób, żeby nie użerać się z ludźmi i być na swoim i móc powiedzieć won, jak się nie podoba. No myślę, że chciałbym pociągnąć ten swój zespół ku wielkości większej. Cormac jest niedźwiedziem, niedźwiadkiem, takim nie do końca dożywionym, ale jak się wkurzy, no to wychodzi z niego taki właśnie drapież. Jakimś drapieżnym, to bym chyba miał obstawiał geparda albo pumę, zwłaszcza czarną pumę. Zwierzęciem estradowym, na pewno, ze względu na to, że gra w swoim zespole, to tak, to myślę, że to będzie najlepsza odpowiedź. Myślę, że mógłby być sokołem, ponieważ ma tak zwane sokole oko, czyli często jakby, gdy na przykład oglądamy sobie strony akcjonowskie, on znajduje błędy tam, jakieś drobne pierdółki pozornie, które my przegapiamy. Przychodzi to 4 osoby, 5 patrzy Cormac i widzi to, czego my nie widzimy. Hieno. Dlaczego? Ma takie oczka. Trochę mi takiego małego, wkurzonego kociaka. Jak go się tak zdenerwuje, to tak... Cormac, który otrzymuje 2 metalowe kulki, przede wszystkim widzi w nich to, że jedna jest trochę mniejsza, ta gorzej odbija jego piękną twarz, w ogóle to kiepsko się zachowują na blacie, ponieważ jedna toczy się szybciej, druga wolniej i ogólnie jest niezadowolony. Podejrzewam, że byłby w stanie powiedzieć, że ale przecież tego nie da się zepsuć.
Myślę, że mógłby je zniszczyć, obie. Nie zgubiłby żadnej. Nie zgubi ich i nie zepsuje. Podejrzewam, że tak powiem, wymyśli jakąś sztuczkę, a prawdopodobnie zabije mnie za dawanie mu tych kretyńskich wynalazków. Jedną wbije komuś w gardło, drugą nie pamiętam.